Spisek gier komputerowych. Do Bożych Świętych, wierzących w poselstwo czasu końca. List, który do was wysłałem, jest listem najwyższej wagi. Wysłałem go do was z serca, które niepokoi się o duszę naszych młodych ludzi na obliczu całej ziemi, którzy, jak się obawiam, zostali zwiedzeni do piekielnych sfer z powodu ignorancji dorosłych. To, że otrzymałeś ten list, nie oznacza, że jesteś jednym z tych, którzy mają ten problem. Jest to skierowane do wszystkich. Młodzi ludzie w poselstwie niczym muchy wpadają do tego świata. Dlaczego? Ponieważ zawiedli w tym, aby zważać na słowa ostrzeżenia, które prorok, brat Branham, dał wierzącym do przestrzegania na pierwszym miejscu. Oglądałem, jak domy i zbory zaczynały być tak przesiąknięte namiastką telewizji szatana, grami komputerowymi, że musiałem siebie zapytać, czy usługujący i rodzice zostali tak bardzo zaślepieni duchem Laodycei, że stracili wszelkie zmysły, przyzwoitość i świętość? Usługujący i rodzice robią absolutnie nic w zbyt wielu przypadkach, aby powstrzymać rozkład, gnicie, które stało się plagą w ich zborach i domach. To jest to, co zauważyłem, głosząc na całym świecie, a teraz chcę wyrazić moje zaniepokojenie bez jakiegokolwiek uprzedzenia do któregoś ze zborów, usługujących czy rodziny. Moim motywem jest Boża miłość. Jest pewne stare powiedzenie, że najlepszym sposobem, aby zabić żabę tak, aby ona o tym nie wiedziała, jest to, aby włożyć ją do garnka z zimną wodą i powoli ją podgrzewać. Zanim żaba się zorientuje, będzie zbyt ospała i wycieńczona, aby być w stanie wyskoczyć do bezpiecznego miejsca. Przez wszystkie te lata było bardzo dużo krytyki pod adresem pastorów, którzy byli zmotywowani, aby stać przeciwko sztormowi szatana, który zatapia naszych młodych wierzących poprzez przebiegły wpływ tzw. nieszkodliwych gier komputerowych i PlayStation. Obserwowałem, jak młodzież w poselstwie na całym świecie została przemieniona w swojej naturze z łagodnych ludzi na neurotyków, którzy wpatrują się w obrazy na ekranach komputerów, strzelają wyimaginowanymi pistoletami lub grają zmyślone, nierealne gry sportowe, rodząc zachowania i reakcje, które nie są z Ducha Świętego. Ich umysły toną w świecie piątej dymensji szatanistycznych ciemności, do których zostają wciągnięci przez ich pierwszy, nieszkodliwy kontakt z tym, co wydawało się być miłą, małą grą do pogrania. I wtedy niespodzianka, już nie są więcej zainteresowani sprawami Bożymi. Aby zająć czymś młodego brata lub siostrę, mama bądź tata sadzają ich przed ekranem, który kiedyś został zakupiony dla duchowych celów poselstwa czasu końca. Tak oto ten ekran pokazuje piątą dymensję zamiast siódmej. Patrzcie, co powiedział prorok. Wy, ojcowie, matki, czy jesteście gotowi ustanowić ołtarz w waszym domu i wynieść z niego telewizję? Czy jesteście gotowi wyrzucić tę talię kart ze stołu? Te komiksy, które czytają wasze dzieci, przygotowują ich młode umysły na wybuch, spustoszenie, które szatan w nich uczyni. Czy jesteście gotowi ustanowić z powrotem ten stary rodzinny ołtarz? Czy może po prostu chcecie to kontynuować na tej drodze, na której jesteście? Jeśli chcecie to kontynuować, to znaczy, że jeszcze nie spełniacie warunków, aby przyjść, ale modlę się, abyście byli jak Samson, byście widzieli cenę i byli gotowi zawołać: Panie, pozwól mi z nimi umrzeć. Powiesz, komiks nie jest grą komputerową. Twoje gry komputerowe są komiksami, które się poruszają. Nowa technologia jest niczym innym jak starą technologią, która się rozwinęła do tego, co mamy dzisiaj. Jest to nasienie, które rosło, aby się stać obrzydliwością w niewłaściwych rękach.
zdumiewa mnie, że posiadamy poselstwa na temat demonologii, pieczęcie i tak dalej. Mimo to szatan wchodzi do nas głównymi drzwiami, a wszystkie ostrzeżenia, które dał nam prorok, są jak woda, która spływa po kaczce. Teraz obserwujcie ducha, który za tym podąża. Nadejdą takie czasy w imieniu Pana, że ludzie staną się zupełnie obłąkani umysłowo. Biblia o tym mówi. Będą krzyczeć i wrzeszczeć. Niesamowite, odrażające rzeczy będą w ich urojonych umysłach. Audycje radiowe i inne rzeczy, bądź programy telewizyjne produkują to. Będą takie rzeczy jak mrówki, które powstaną na ziemi. One będą tak wysokie jak 14 drzew. Będą. Ptak będzie latał nad ziemią ze skrzydłami o rozpiętości 6 lub 8 kilometrów, a ludzie widząc te rzeczy, oni będą krzyczeć i wołać o łaskę, ale to będzie plaga. Poczekajcie, aż będę głosił na temat rozpoczęcia tych plag. Ktoś powie: brat Braham nie powiedział, że są to gry komputerowe. Nie mógł. One wtedy nie były jeszcze wymyślone. Zauważcie jednak, że brat Braham powiedział i inne rzeczy. Mogłeś o tym nie wiedzieć aż do teraz, ale gra komputerowa jest rzeczą. Cóż, dowiadujemy się, że zazwyczaj... Ja myślę, że dzisiaj naszym wielkim problemem, o którym wierzymy, że jest to przestępczość nieletnich, w rzeczywistości jest przestępczością rodziców. Przestępczością, która jest wynoszona z domu. Nasi ludzie odeszli od rzeczy, przy których powinni byli pozostać. Kościół stał się letni lub zimny, a dzieci odeszły do świata. Cóż, Hollywood wypuszcza mnóstwo filmów, a telewizja i te inne rzeczy są nawet bez cenzury. Oni tam przeklinają, wzywają imienia Boga na darmo. Przyjęło się, że dla naszych dzieci w świętych zborach nie jest dobrą rzeczą iść do kina lub na jakiś pokaz filmów. Lecz teraz szatan posunął się o krok naprzód i przyniósł to wprost do domów w formie telewizji. I to bez cenzury i tak dalej. A to jest sposób, jak szatan stopniowo wchodzi do środka. Mówisz, że nie masz telewizji. Szatan tylko zmienił nazwę, abyś mógł czuć się lepiej w związku z postępującym skażeniem twoich dzieci. Gdy używasz swojego komputera dla Boga, to nie jest on telewizją. A kiedy przywołujesz obrazy, które nie są z Boga, wtedy to jest telewizja. I to wywoła w dziecku obłęd. Jeśli twoje dziecko odejdzie od słowa, on lub ona stają się obłąkani. 5 lat temu w Japonii 120 dzieci oglądało pewną bajkę w swoich telewizorach. Na terenie całego kraju, każde w swoim domu. W jednej chwili one wszystkie dostały epilepsji. Co było w tej bajce? Drzwi do ich oczu, uszu i umysłu zostały otwarte przez coś, co zostało wcześniej zaprogramowane w ten obraz, a demon ochoczo czekał z boku, aby wejść do tych dzieci. Czy zdajesz sobie sprawę, co zostało zapisane w te obrazy, na które patrzą twoje dzieci? Czy te obrazy zostały stworzone przez chrześcijan? Czy może przez nasienie wężowe? Szatan wie, jak obrazy kreują osobowości. Brat Branham powiedział nam, abyśmy patrzyli na te tajemnice objawionej prawdy tego poselstwa, a zostaniemy przemienieni na obraz Jezusa Chrystusa. Czy myślisz, że szatan jest z tego powodu szczęśliwy? Oczywiście, że nie. A więc on pracuje nad swoim własnym obrazem, którym ludzkość się staje, a nasze dzieci są podświadomie przemieniane przez patrzenie na te obrazy. Czy zauważyłeś, że telefony komórkowe rozwinęły się tak bardzo w tym celu, abyś mógł godzinami zabawiać się grami, które są w nich umieszczone? Spróbuj nawiązać rozmowę z kimś, kto się czasem zabawia tymi grami. Oni są w innym świecie, nieprawdaż? Zastanawiałeś się kiedyś, czemu 98% dzieci ma teraz swoją własną komórkę? One muszą się czymś opiekować, muszą czemuś poświęcać swoją uwagę, a jeśli to nie jest Pan,
to będzie nim diabeł w przebraniu. Może powiesz, ta mała, prosta gra komputerowa nie wyrazi im krzywdy. Ona nie zostaje prostą na długo. Dzieci zapragną innej gry, a potem jeszcze innej i innej. Jeśli dzieci nie są nawrócone, te rzeczy ich zniszczą. Czy dałbyś swojemu dziecku napić się pół szklanki piwa, aby mu pokazać, jak smakuje piwo? Powiesz, oczywiście, że nie. Ale dasz mu pół szklanki piekła, aby mu pokazać, jakim jest piekło. Bracia, proszę, abyście zwrócili uwagę na moje obawy. Nasza młodzież w poselstwie na całym świecie odpada tak szybko, że wierzę, iż naprawdę niewiele domów ma wystawiony znak. Czy masz rodzinny ołtarz? Czy modlicie się razem jako rodzina? Policz, ile znasz rozbitych rodzin w tym poselstwie. Jak myślisz, czym oni się zabawiają i zajmują? Czy wstrzymywałeś rozwój duchowy swoich dzieci poprzez stawianie przed nimi namiastki zamiast Bożej przygotowanej drogi? Mógłbym podać wiele cytatów, aby wzmocnić moje stanowisko odnośnie wysokiej liczby duchowej śmiertelności wśród naszej młodzieży. Jednak te, które podałem, powinny być wystarczające dla Bożego nasienia, aby to zrozumieć. Zdaję sobie sprawę, że wielu będzie podążało dalej tą drogą, podając wymówkę za wymówką, po to, aby pozostać w stanie, w jakim się znajdują. Ale po przeanalizowaniu przyczyn i rezultatów wpływu szatana w domach poselstwa, ja będę sprzeciwiał się tej infiltracji, nawet jeśli będę wyśmiany jako wariat. Niech Cię Bóg błogosławi. Brat Adrian Gray, kaznodzieja z Nowej Zelandii.